Wtorek, 2 kwietnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Jedna osoba walczy o życie po wczorajszym wybuchu w bloku w Tychach. Na razie młody mężczyzna z poparzeniami 80% ciała i innymi obrażeniami jest hospitalizowany w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. W wybuchu rannych zostało 7 osób. Ponad 20 zostało ewakuowanych z kilku klatek budynku przy ulicy Darwina. Miasto prosi o kontakt lokatorów, którzy potrzebują pomocy i osoby, które chcą jej udzielić. Karolina Komada. To miał być spokojny drugi dzień świąt. Pani Aleksandra i pan Jarosław razem z dwójką dzieci zasiadali akurat do śniadania, gdy w klatce obok przy ulicy Darwina w Tychach nastąpił wybuch gazu. Pomimo zniszczeń materialnych, to ich zdrowie psychiczne ucierpiało najbardziej. Strasznie. Wyglądało to wczoraj strasznie. No, jeden wielki huk, jakby bomba spadła. Okna leciały do domu, wszystko wpadało do mieszkania. Człowiek nie wiedział, co robić. Stanął jak wryty. Dzieci zaczęły płakać, panikować. Ja zaczęłam krzyczeć. Człowiek w ogóle nie wie, jak się w takiej sytuacji zachowa. To jest no, okropne. Do wybuchu gazu doszło po godzinie 9 w poniedziałek wielkanocny na parterze domu wielorodzinnego. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mieszkańcy nie wrócą do swoich mieszkań. W całej klatce nie działa prąd, gaz i kanalizacja. Kilka mieszkań nie nadaje się do zamieszkania, ale one są uszkodzone w różnym stopniu. Najciężej są uszkodzone te mieszkania, gdzie nastąpił wybuch i bezpośrednio mieszkanie nad tym mieszkaniem na parterze, czyli na pierwszym piętrze. I te najprawdopodobniej ze względu na uszkodzony strop będą musiały być długo wyłączone z użytkowania, gdyż strop będzie musiał być, ten załamany strop będzie musiał być usunięty i prawdopodobnie odtworzony nowy strop. I to potrwa, nie jestem w stanie powiedzieć, ale to może być długo. W pozostałych mieszkaniach będzie musiała zostać wymieniona instalacja wewnętrzna, a także stolarka. To może potrwać kilka miesięcy. Mieszkańcom bloku miasto zaoferowało pomoc. I dla nich mamy przygotowane już teraz kilkanaście, a jak będzie potrzeba, to więcej lokali zastępczych mieszkań, w których będą mogli zamieszkać w tym czasie. Oprócz tego uruchomiliśmy całą procedurę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dla wszystkich poszkodowanych jest gotowy z pomocą również finansową. W wyniku wybuchu do szpitala trafiło 7 osób, w tym dwójka dzieci. Najgorsze obrażenia odniósł jednak mężczyzna, który w momencie zdarzenia przebywał w mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu. Jego siła była tak duża, że wyleciał na zewnątrz budynku. Straż pożarna znalazła go na ławce obok bloku. Pacjent nadal przebywa w oddziale intensywnej terapii. Lekarze oceniają stan pacjenta jako ciężki. W dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona ponownie diagnostyka obrazowa, po której lekarze podejmą decyzję, czy pacjent będzie przekazywany do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Straż pożarna potwierdza, że przyczyną wybuchu był gaz, ale nie wiadomo dlaczego do niego doszło. Do sprawy powołani są biegli policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na zjeździe autostrada 1 w Czekanowie bus uderzył w barierki. Zginęły dwie osoby. Do wypadku doszło po godzinie 6 rano. W samochodzie podróżowało kilku mężczyzn. Dwóch nie żyje. Pozostali trafili do szpitali. Paweł Jędrusik. Do tragicznego wypadku doszło po godzinie 6 rano na pasie zjazdowym z autostrady A1 w miejscowości Czekanów w powiecie tarnogórskim. Kierowca busa marki Citroen, którym oprócz niego jechało 6 osób, z nieustalonych jak na razie przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. Zastano zderzenie samochodu osobowego, busa przewożącego osoby, który uderzył w bariery energochłonne. Wskutek z tego zdarzenia niestety na miejscu poniosły dwie osoby śmierć. Cztery osoby zostały poszkodowane jako ranne. Działania straży pożarnej na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy społecznej, ratownictwa medycznemu, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Na miejscu zginęły dwie osoby w wieku 63 i 57 lat. Czterech pasażerów trafiło do szpitali. Utrudnienia w tym miejscu trwały do południa. Przez kilka godzin zjazd z tej autostrady w miejscu zdarzenia był zablokowany, ponieważ pod nadzorem prokuratora policjanci gromadzili szczegółowe dane dotyczące tego zdarzenia, aby w chwili obecnej zacząć wyjaśniać wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Połamane drzewa i pozrywane linie energetyczne. Silny wiatr w Beskidach dał się we znaki. W Bielsku-Białej Konar zniszczył zaparkowany samochód. Jedno z drzew runęło też w żywieckim parku Habsburgów. Z tego powodu park został zamknięty. Wycieczki w góry odradza też Babiogórski Park Narodowy. Prąd nie dociera do niektórych odbiorców w Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim, żywieckim, cieszyńskim i wadowickim. Niektóre awarie zostaną usunięte dopiero dzisiaj. Karolina Komada. Upalna jak na ostatnie dni marca pogoda zaskoczyła. Zaskoczyła równie mocno szybka jej zmiana. Deszcz i wichury w całym województwie w poniedziałek 1 kwietnia to jednak według specjalistów normalne wahania pogodowe. Napłynęło do nas bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z Afryki wraz z saharyjskim pyłem. Mogliśmy obserwować takie mętne niebo, to się nazywa tak zwane zmętnienie atmosfery. W czasie świąt mieliśmy lato, rzeczywiście termiczne lato, bo średnia dobowa przekroczyła 15 stopni. Teraz wracamy po świętach do termicznej wiosny. W nocy przed front, który przyniósł solidne opady deszczu na Śląsku w okolicach 20 litrów na metr kwadratowy. Opady przyniosły wiele zniszczeń. W całym województwie śląskim Straż Pożarna odnotowała ponad 200 interwencji. Najwięcej z nich podjęto na południu województwa, w powiatach cieszyńskim i żywieckim, a także w Bielsku-Białej. Strażacy odnotowali 84 interwencje związane z usuwaniem skutków silnego wiatru na terenie miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. Strażacy usuwali głównie połamane konary i drzewa z jezdni i zabezpieczali zerwane linie energetyczne. W kilku przypadkach strażacy zabezpieczyli uszkodzone poczucie dachowe. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Bielsku-Białej na ulicy Zwierzynieckiej, gdzie z części dachu hali sportowej zostało zerwane poszycie dachowe. W kolejnych dniach opady mają jednak ustąpić, a temperatura będzie w granicach 16 stopni. Natomiast w weekend odczujemy znaczne ocieplenie. Prawdopodobnie pierwszy weekend kwietnia przyniesie nam ponownie poprawę pogody i ocieplenie. Prawdopodobnie na termometrach będzie znowu dwójka z przodu. Zanim nastąpi ocieplenie, w wielu miejscowościach mieszkańcy będą musieli się zmierzyć z negatywnymi skutkami opadów i wichur. Uszkodzenia są stopniowo usuwane. Wygodne łóżka, fotele, biurka i wszystko to, co sprawia, że młody człowiek czuje się komfortowo w czterech ścianach. Tu jednak nie o wygodę chodzi, a o bezpieczeństwo. Nie jednej osoby, a kilkudziesięciu. Prawie 30 młodych ludzi znalazło schronienie w nowo wybudowanej regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Bytomiu. Tu będą się uczyli żyć od nowa. Magda Sincewicz. Nikola z uśmiechem oprowadzała gości dzisiaj po nowym domu. Jak się teraz będziesz czuła w tej nowej przestrzeni? Mega fajnie, jakby to był mój sam dom. Nowy. Nowy, choć w budynku, który stoi tu od dawna. Po generalnym remoncie zarówno wnętrz, jak i tego, co na zewnątrz, miejsce jest nie do poznania. Piecza zastępcza to jest coś bardzo trudnego, a z drugiej strony muszą być to warunki naprawdę na najwyższym poziomie i też tutaj czuć, że te podejście opiekunów, kadry w stosunku do dzieci jest naznaczone ogromnym sercem, a to myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakie to jest ważne i potrzebne, żeby te dzieci, które są pokrzywdzone w jakimś stopniu przez los, nie tylko tak rodzinnie, ale też zdrowotnie, mogły wzrastać w miejscu, które jest dla nich przyjazne. Miejscu, które dzięki współpracy wielu osób powstało w zaledwie 9 miesięcy. Koszt inwestycji to niecałe 19 milionów złotych. Większość pochodzi ze środków unijnych. Jak tłumaczą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, to pierwsza tego typu placówka, ale nie ostatnia. W planach są kolejne. Będą mogły z nich skorzystać wszystkie gminy i powiaty, a także rodziny zastępcze. Planujemy 5 takich regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, czyli wsparcia pieczy zastępczej, powołać właśnie w naszym województwie, w różnych subregionach, tak aby właśnie powiaty, gminy miały wsparcie specjalistyczne. Schronienie w nowym miejscu znajdą zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi, do 18 roku życia. Nastolatkowie będą mogli przygotować się do dorosłego i samodzielnego życia w specjalnie przygotowanym do tego mieszkaniu. Dzieci, które przebywają do nas, przeszły tak niekiedy trudne sytuacje życiowe, że poczucie bezpieczeństwa, poczucie ciepła, miłości, troski może zniwelować te ciężkie traumy, które kiedyś doświadczyły. Przekonają się już o tym niedługo. Do nowego domu wprowadzą się już w czerwcu. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.